Ponieważ żyli prawem wilczym, duchem niezłomni, bo tak było trzeba. Historia posterunek grupy... kolorowy wprowadzić. Płata honorowa. Patrząc? Za mną. Nasz. Teo, zwrot! Apel pamięci. Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Nowej Soli, rodacy, stajemy do apelu w Nowej Soli dla upamiętnienia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, aby przywołać pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczących o wolną Polskę, niepodległą i demokratyczną. Do was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór hitlerowskiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu. Pomodero! Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwu Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Armii Krajowej z plutonów Związku Odwetu, wachlarza, struktur Kedywu i oddziałów partyzanckich oraz żołnierzy druhów Szarych Szeregów. Wołam prowadzących działalność dywersyjną w fabrykach i na kolei, powstańców warszawskich i cywilnych mieszkańców walczącej stolicy oraz bohaterów operacji Burza. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego działających na terenie obecnego powiatu nowosolskiego, wywodzących się ze środowiska akowskiego, z organizacji WIN oraz ze środowiska harcerskiego. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy wyklętych z terenu powiatu nowosolskiego, kapitana Tadeusza Gryblewskiego, porucznika Stanisława Kulińskiego, porucznika Stanisława Paraniaka. Wzywam rodzinę Wojtowiczów oraz porucznika Romana Szczura, Stanisława Rydzewskiego, Kajetana Rawskiego, Kazimierza Myszczyszyna, Rudolfa Sydora i wielu innych, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz stalinowskich katowniach i łagrach za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem w okresie powojennym o wolność i niepodległość, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców. Stańcie do apelu. Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Delegacja strzelców, proszę o złożenie kwiatów pod pomnikiem.
o apelu. Dziękuję wszystkim przybyłym za udział w tej uroczystości, która kończy dzisiejsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a zwłaszcza tych, którzy zasłużyli się dla powiatu nowosolskiego. Serdecznie dziękuję.